Są. Dobra, to jest ta pierwsza grupa. Jak tam u was? Lecą. Maczo widzi. Poznań widzi. Mamy. Pamiętajcie, że one idą w takich dwóch grupkach. Pierwsza mniejsza i potem zdecydowanie większa kilka sekund za nimi. Ja teraz patrzę na to mniejsze zgrupowanie. Lecą. Kto tam jeszcze widzi? Pewnie, że lecą. A jak mają nie lecieć? Jak z widocznością u was? W Łodzi są. Jak słabo. Super widać je dzisiaj. Kolejny dzień, kiedy super widać. Co wy mówicie? Sanok widać, Kielce są. Ustka ok. Śląskie lecą. Dobra, panie Zbychu, bo tu już mamy daszek od balkonu. Ja nie zobaczę skrzyżowania z kosmicznym żaglem i tutaj czekam, aż pojawi się ta druga grupa. Za moment powinna dolecieć. Jeszcze chwila. Gniezno, pięknie widoczne, Marek donosi. No i widzę tutaj na jednym z podglądów, na jednej z kamer, że znowu taki niebieski odcień jest. Znowu mamy niebieskawy. Mi już weszły w daszek, mi też. Znaczy ta pierwsza część, ta druga jeszcze nie. Elbląg lecą. Lecą. Moi drodzy, jutro też lecą. Kto chce z nami oglądać, zapraszam. Kanał Nocne Niebo na YouTubie, wpadajcie. Pójdzie powiadomienie w ciągu dnia, także nie zapomnijcie subika zostawić, żeby przyszło na czas. Co one są aż tak widoczne, a jak? I tak są słabo widoczne. 2-3 lata temu były zdecydowanie jaśniejsze. Dobra, no to teraz słuchajcie. No bo one jeszcze lecą. A może jeszcze żagiel złapię? Tak na koniec. No wiecie, żagiel leci. Żagiel jest teraz na niebie północno-zachodnim. ACS. Norad name. ACS. Szybciutko spróbujmy jeszcze żagiel kosmiczny złapać. Ciekawe, czy się uda.